Po przedstawieniu się czas na jakieś wstępne, zgrubne przedstawienie naszego tematu, czyli racjonalność w Kościele. Tak brzmi temat? Tak? Może być. Racjonalność jest poza Kościołem. Czyli może tam racjonalność w Kościele jako stan pożądany czy upragniony, a irracjonalność jako odejście od tego stanu, wypaczenie, czyli coś, co należałoby korygować. W tym sensie racjonalność, irracjonalność w Kościele. Jeżeli tak się temat zapowie, ktoś mógłby pomyśleć sobie, aha, to jest jakieś odchodzenie od istoty chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo mógłby ktoś powiedzieć, chrześcijaństwo jest czymś bardzo serdecznym, bardzo emocjonalnym, bardzo angażującym. A debaty, w których padają takie sformułowania jak racjonalność i irracjonalność, to chyba odejście od istoty tego, co głosił Pan Jezus, tego, z czym apostołowie Pana Jezusa rozeszli się po świecie, to chyba jakieś wybaczenie. To chyba jakieś odejście od istoty. To są chyba jakieś intelektualistyczne i suche tematy, które kto wie, czy nie zostały dodane dopiero wtedy do życia w Kościele, kiedy prawdziwa wiara, ta pierwotna wiara apostolska zaczęła obumierać. Że ci, którzy głosili jako pierwsi Słowo Boże, takimi tematami się nie zajmowali, tylko zajmowali się życiem. Prawdziwym, dynamicznym życiem. A dopiero ci, którzy takiego dynamicznego życia wiary nie mają, to ci muszą się zajmować czym? Intelektualistycznymi debatami na temat racjonalizmu i irracjonalizmu. Nic bardziej mylnego. Po apostołach zostały nam pisma apostolskie, zostały nam nie dość, że cztery Ewangelie, które oczywiście są relacją z życia i dzieła Pana Jezusa, to zostały nam jeszcze listy apostołów. I chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od listu do Rzymu. To jest bardzo wczesne pismo chrześcijańskie. Powstało 20 kilka lat po wielkich wydarzeniach Pana Jezusa. 20 kilka lat. To nie jest bardzo długo. To troszkę tak, jakbyśmy sięgali dzisiaj pamięcią do roku, powiedzmy, 1995. Ludzie jeszcze pamiętają, jak to było. Bardzo wielu ludzi to pamięta, co było 25 lat temu. To mniej więcej wtedy święty Paweł pisał swój list do Rzymian, który jest oczywiście pisany po to, żeby zachęcić do wiary, żeby umocnić braci w wierze, a ci, którzy jeszcze nie wierzą, do wiary zachęcić. I święty Paweł stawia zupełnie fundamentalne pytania w tym liście, mianowicie, dlaczego w ogóle ktoś miałby zainteresować się chrześcijaństwem. Wiem, że dzisiaj jest taka moda, żeby od razu przeskoczyć do kerygmatu. No dobrze, możemy przeskoczyć do kerygmatu, ale ktoś mógłby zgłosić się z pytaniem, ale właściwie dlaczego ja mam słuchać kerygmatu? Jaki może być powód? I wiecie, że święty Paweł na takie pytanie odpowiada. Odpowiada na pytanie takie przedkerygmatyczne. Dlaczego w ogóle nie mielibyśmy słuchać kerygmatu? Jednym słowem, święty Paweł, zaraz zobaczymy, w jakim fragmencie listu do Rzymian myślę, zaczął przedstawiać chrześcijaństwo jako budowlę. Budowlę na fundament, która ma parter, która ma pierwsze, drugie i trzecie piętro, która ma zwinczenie.
niesłowienia, trochę czytelnikom, a bardziej słuchaczom. To nie były listy pisane do czasopism, żeby zdobyć punkty w punktowanych czasopismach. To były listy pisane do czytania we wspólnotach. Po to apostołowie pisali swoje listy, żeby odczytywać po kościołach i żeby je tam komentować i nimi żyć. Kiedy święty Paweł zaczyna swój list do Rzymian, to jest prawie na pewno przed 60 rokiem pierwszego wieku, oczywiście naszej chrześcijańskiej wiery. Kiedy zaczyna swój list, no, początkiem są pozdrowienia. Tak? Paweł, apostoł Chrystusa, do nas przez Boga umiłowanych świętych, składam dzięki Bogu, pragnę was zobaczyć, chciałbym i do was przybyć. Po tych pozdrowieniach przychodzi do sedna i zapowiada, drodzy bracia, chcę wam przedstawić Ewangelię. List jest pisany po grecku. Ewangelia to jest euangelium. Euangelium to znaczy dobre zwiastowanie, dobra nowina. Eu. Ten przedostek eu jest tego samego rodzaju, co w słowie, no to trochę może zabrzmieć paradoksalnie, ale tak jest. To eutanazja. Eutanazja to etymologicznie ma znaczyć dobra śmierć. Nie chodzi o to, że naprawdę to znaczy, tylko że źródło takie jest etymologiczne. Podobnie euangelion to ma znaczyć dobra nowina. I mówi Paweł, dobrze, jest Ewangelia, jest mocą Bożą ku zbawieniu, w niej objawia się sprawiedliwość Boża. Tę właśnie Ewangelię chcę wam przedstawić. Ale zanim przejdzie do tego, co widać w budowie, czyli tarter, pierwsze piętro, drugie, zaczyna od fundamentu. I pisze tak. Drodzy bracia, najpierw zwrócę się do pogan. Do pogan to w jego czasach miało znaczyć do nieżydów, czyli do tych, którzy nie wyznają judaizmu, nie są narodowości żydowskiej, nie wyznają judaizmu, to pogan to znaczy, byśmy ich nazwali dzisiaj Grekami, Rzymianami, Arabami, mogliby Persami, Etiopczykami, no najróżniejsze inne nacje. To ich ma na myśli apostoł, mówiąc poganie, jednym słowem, to są ci, na których Stary Testament, prorocy, jak Izajasz, Jeremiasz, Daniel, no, to nie są żadne ważne osoby, ani żadne ważne teksty. Ci, na których Stary Testament, judaizm, to jest rzeczywistość obca. Zwraca się najpierw do nich i pisze tak. Poganie powinni wierzyć, że Bóg jest. Powinni wierzyć, że Bóg ma jakieś zamiary wobec świata i powinni wierzyć, że Bóg te zamiary chce zakomunikować ludziom. I apostoł Paweł nie pisze tego teoretyzując, tylko mając na myśli konkretnych filozofów pogańskich, którzy znowu, to jest starożytność, to nie byli filozofowie, którzy pisali artykuły do czasopism, tylko filozofowie, którzy mieli szkoły, takie szkoły uczniów. Dzisiaj byśmy raczej chyba nazwali jakimiś ruchami, czyli filozofowie, którzy zdobywali uczniów i prowadzili ich przez życie praktycznie swoimi filozofiami. To o nich mówi apostoł, zobaczcie, od stworzenia świata, to jest list do Rzymian 1:20, od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, jego potęga, jego bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Aha, czyli ci, którzy badają naturę, w starożytności to raczej przede wszystkim astronomowie. Ci, którzy badają naturę, przyrodę, powinni zauważyć, że jeżeli są prawdziwe,
powiedzieć może od razu, ktoś jest jakaś duchowa rzeczywistość, od której pochodzi świat, jakaś rzeczywistość, która dała światu prawa. To ma na myśli apostoł piszący, że od stworzenia świata, czyli wskutek istnienia dzieł stworzonych, ludzie powinni przeczuwać, i wielu z nich przeczuwa, że istnieje jakaś wiekuista potęga, jakieś bóstwo. Tak pisze dalej apostoł, że te bóstwo, potęga, niektóre przymioty rzeczywistości nadprzyrodzonej stają się widzialne dla umysłu. Nie stają się oczywiście widzialne dla oczu, nie stają się dotykalne dla rąk, nie stają się słyszalne dla uszu, ale stają się widzialne dla umysłu. Czyli jak ktoś myśli, zastanawia się, prowadzi refleksję, nie tylko poznając prawa przyrody, ale też myśląc sobie, skąd się biorą prawa przyrody, powinny go doprowadzić do prawodawcy. Kropka. Ktoś powie, to troszkę mało. Może to jest trochę mało, bo to nie jest od razu cały gmach wiary. To jest na razie fundament. To jest na razie pytanie o to, czy w człowieku istnieje jakieś, mówiąc obrazowo, lądowisko dla helikoptera Ducha Świętego. Tu Święty chce wylądować z karygmatem? Jak najbardziej. Chce wylądować z dobrą miną? Owszem. Ale czy w człowieku takie miejsce jest, gdzie ten helikopter może wylądować? O! I apostoł tak podprowadza nas apologetycznie w tę właśnie stronę, mówiąc tak, jest i dzieła stworzone. To, co nazywa się naturą, przyrodą. To pokazuje na istnienie rzeczywistości wyższej i nadprzyrodzonej. Jest też drugi trop, czy mówiąc już tym językiem konstrukcji, może jakiś drugi odcinek tego fundamentu, kiedy patrzy już nie na naturę, no taką astrologiczną, tak przyrodę, kiedy patrzy na naturę człowieka. I mówi, zobaczcie, jak ludzie się zachowują w tym naszym starożytnym Rzymie, w Koryncie, w Rzymie, w Antiochii. Zobaczcie, jak ludzie się zachowują. Czy oni zachowują się zgodnie z naturą? Tutaj uwaga, dzisiaj, kiedy mówi się, że człowiek postępuje zgodnie ze swoją naturą, często ma się na myśli, że to, co ludzie robią, to jest ich natura. Naturę poznać po tym, co ludzie faktycznie robią. Jak ludzie się upijają, to to jest ich naturą, no bo się upijają, każdy ludzie się upijają. Taka ludzka natura. To nie w starożytności, ale mówiąc za Aristotelesem czy Platonem, kiedy mówili o ludzkiej naturze, mieli na myśli nie to, co widać, że ludzie robią, tylko to, co wiemy, że ludzie robić powinni. Co powinni robić. Zgodne z naturą jest człowieka, żeby człowiek był szlachetny, jeden drugiemu pomagał, żeby nie niszczył swojego życia, żeby nie wykorzystywał innych. To jest zgodne z naturą. Jeśli natomiast postępuje inaczej, to postępuje niezgodnie ze swoją naturą. Natura człowieka, dla starożytnego człowieka to było oczywiste, zawiera też etykę, zawiera wezwania moralne, które człowiek powinien w życiu realizować. Jeśli realizuje, postępuje zgodnie z naturą. Jeśli nie realizuje, to postępuje niezgodnie z naturą. Dlatego mówiło się o wynaturzeniach. I podaje apostoł taki przykład, to jest list do Rzymian, rozdział pierwszy, od wersetu 22. Pierwszy przykład to jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo, że ludzie podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy człowieka, ptaków, płazów. Ten przykład bałwochwalstwa w sensie oddawania czci bożkom wyobrażanych pod postacią różnych stworzeń, no, nam się może wydawać taki mało aktualny. No, 2000 lat temu tak ludzie robili, tak, w świątyni, wizerunek.
oddawali mu cześć. Ale inny przykład tylko z innego listu, który podaje apostoł, będzie dla nas bardziej komunikatywny. Tam, gdzie mówi, to jest w liście do Filipian o ludziach, mówi tak, ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch. Ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Czyli bałwochwalstwo może przybrać oczywiście formę, tak jak tu w liście do Rzymian, czczenia takich bożków wyobrażonych różnymi rzeźbami stworzeń, ale może polegać na ubóstwieniu rządzy w człowieku. Chodzi to, co nazwał ich Bogiem brzuch. A jeśli tak, to myślę, że drugi rodzaj bałwochwalstwa może nam się wydać dużo bardziej komunikatywne jako zjawisko. To jest coś, co widzimy. Ludzie faktycznie identyfikują się za pomocą żądzy, która pojawia się w ich ciele, obnoszą się z tym, urządzają takie marsze, które nazywają marszami dumy albo jakiejś chwały. Ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Ale wróćmy do listu do Rzymu. Dlatego wybrał ich Bóg przez pożądanie ich serc na łup nieczystości, także dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. A ponieważ nie uznali za słuszne zachowywać prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, także czynili to, co się nie godzi. Co to ma znaczyć, wydał ich na pastwę na nic niezdatnego rozumu? Tego typu zdania, jak jest w Nowym Testamencie, posłużyły potem ludowi do tego, żeby głosić, że rozum jest nierządnicą i jest nic nie warte. Jak widzimy w tym, co przeczytałem, święty Paweł wyraźnie rozróżnia rozum, który potrafi rozpoznać naturę człowieka, od rozumu, który służy do usprawiedliwiania bałwochwalstwa chuci i żądzy. Ten rozum, który usprawiedliwia wynaturzenie, to on jest niezdatny na nic. A ten rozum, który widzi, jak ludzie powinni postępować, czyli uznaje właściwą naturę, powiedzmy Arystoteles, no to jest rozum, służy budowania na razie jeszcze nie wiary chrześcijańskiej, na razie po prostu fundamentu. Fundamentu pod tą budowę. Myślę, że to jest fragment listu do Rzymian, na który warto popatrzeć jako na fragment apologetyczny. Apostoł Paweł wzywa do racjonalności, do rozumności. Mówi, bardzo, zaraz będę przekazywać kerygmat o Jezusie. Zaraz będę mówić, czym jest chrześcijaństwo, ale mówi, nie przeskakujmy etapów. Najpierw fundament. Najpierw zobaczcie, że poganie mają w swoim sercu lądowisko dla helikoptera Ducha Świętego i zobaczcie, że natura ludzka wymaga Bożej interwencji, Bożej pomocy, Bożego światła. Czy to ci, których bardziej pasjonuje natura obiektów kosmicznych, czy to ci, których bardziej, tak zwani humanistyczni, bardziej interesuje natura człowieka, niech zobaczą. Za jednym i za drugim. Stoi na razie bezimienna, na razie jeszcze nie obdarzona jakąś konkretną twarzą, wyższa rzeczywistość. Rzeczywistość Boża. A jeżeli tak, to mówi Paweł, to ja teraz wam pomogę znaleźć oblicze tej rzeczywistości i imię, bo to nie jest rzeczywistość bezimienna. Imieniem tej rzeczywistości jest Bóg Izraela i ten, którego przysłał Ojciec na świat, czyli Jezus Chrystus. Jeszcze jeden przykład z listu do Rzymian, takiej racjonalności apologetycznej świętego Pawła, tam gdzie mówi tak, poganie, czyli ci, co nie mają Pisma Świętego, po prostu poganie, sami siebie, cytuję, idąc za naturą,
czynią to, co prawo nakazuje. Gdzie idąc za naturą, ale co to znaczy idąc za naturą? Idąc za naturą człowieka, nie zwierzęcia. Krowa idąc za naturą je trawę i rozpycha się wśród innych krow, żeby mieć dostęp do wodopoju, bo to jest zgodne z naturą krowy. Ale z naturą człowieka nie jest zgodne rozpychanie się. Z naturą człowieka, prawdziwą, duchową, szlachetną, jest, żeby jeden drugiemu pomagał. To wtedy idąc za naturą, tą, którą wielcy filozofowie greccy odczytywali, opisywali. Jeśli to czyni, to wtedy idzie za wymogami prawa. To pierwsza odsłona, której chciałem, żebyśmy zobaczyli, jak apostoł Paweł w swoim arcyważnym liście, liście do Rzymian, zanim przejdzie do tego, co jest głównym sensem, treścią tego listu. Nauka o zbawieniu, o Chrystusie, o zbawieniu z wiary, o potędze Ducha Świętego, najpierw racjonalnie, apologetycznie chcę podpowiedzieć ludzie. Najpierw chcę was przekonać, żebyście mnie słuchali. A powinniście mnie słuchać, bo w człowieku jest potrzeba, jest miejsce. Człowiek jest naturą nie tylko zwierzęcą, jak krowa. W człowieku jest znacznie więcej. Jest też natura duchowa. I to jest ta prawdziwa natura, która, no rozejrzyjcie się, mówię. Rozejrzyjcie się. Ona jest zniekształcona. Ona jest wynaturzona. Ludzie nie idą za prawdziwą naturą. Potrzebują więc pomocy, którą święty Paweł nazywa łaską. I to jest główny temat listu do Rzymian. Łaska, która przychodzi po co? Żeby wynaturzenia wyprowadzić z życia człowieka, a prawdziwą naturę przepojoną łaską doprowadzić do takiego stanu, żeby mogła spotkać się z Bogiem. Na przykład troszkę obszernie mówiłem, dlatego żebyśmy sobie uzmysłowili, że to podejście, o którym mówimy, podejście racjonalne, nie rzucamy się od mędrii racjonalizmu, ono jest charakterystyczne dla chrześcijaństwa od początków. Mówimy o apostole. Mówimy o tym, który zewangelizował cały ówczesny świat rzymski. Wszędzie go było pełno. W tych wszystkich miastach rzymskich się pojawił. I takie dziedzictwo po sobie zostawił apostoł. Podejście racjonalne, jak widać, leży u podstaw chrześcijaństwa i należy do autentycznej chrześcijańskiej historii. To, co my tutaj robimy, to nie są jakieś późniejsze dodatki. To nie są jakieś wtędy dla tych, którzy nie mają ognia mocy, którzy się już znudzili prawdziwą Ewangelię, do tego prowadzą intelektualistyczne dywagacje. Nie, to należy do istoty, to jest w Piśmie Świętym. Idąc dalej, gdybyśmy prześledzili sobie historię chrześcijaństwa, okaże się, że tak zwane pierwotne chrześcijaństwo, tą nazwą pierwotne chrześcijaństwo zwykle opisuje się, no oczywiście pokolenie apostolskie, no to jasne, apostołowie, dalej uczniowie apostolscy, to z grubsza do roku setnego, potem ci drugiego i trzeciego pokolenia, czyli jeszcze ten drugi, no i tak zwykle dochodzi się do czasu, do początku IV wieku, czyli do czasu zalegalizowania chrześcijaństwa w Rzymie, jeszcze wcześniej w Armenii i w Gruzji. O czym się rzadziej pamiętam, bo to są małe kraje, ale w Gruzji i w Armenii były wcześniej. Chrześcijaństwo było wcześniej zalegalizowane, a potem jeszcze dodatkowo w Rzymie, czyli tak 300 z grubsza, 13 rok. To, co się działo do tej pory, to zwykle nazywa się chrześcijaństwem pierwotnym. Czasem nawet się tak idealizuje, prawda? O, gdybyśmy byli jak pierwotni chrześcijanie. Dobrze, to bądźmy jak pierwotni chrześcijanie. Jednym z dominujących rodzajów literackich w wieku II, w wieku III było co? Książka pod tytułem
tytułem Apologia. Apologia. Chrześcijanie pisali apologię. Co to znaczy? To znaczy pisali obronę wiary. Chodzili ewangelizować? Chodzili. Głosili gerbę? Głosili. Ale przygotowywali grunt. Nie zaczynali od drugiego i trzeciego piętra. Zaczynali od fundamentu. Apologia wiary była dość typowym rodzajem literackim. Poczynając od drugiego wieku, święty Justyn. O co chodziło? Że w środowisku rzymskim albo żydowskim, bo to były takie dwa główne środowiska głoszenia Ewangelii, albo synagoga, to są Żydzi, albo poganie spoza synagogi. Pisali apologię. Starali się pokazać, dlaczego społeczeństwo, czy to rzymskie, czy to żydowskie, dlaczego potrzebuje nowej interwencji Bożej, dlaczego potrzebuje Chrystusa, dlaczego potrzebuje Ducha Świętego. Pokazywali też, dlaczego powinniśmy się spodziewać, że taka Boża interwencja przychodzi przez to, co ma Kościół. Na początku święty Paweł, potem jego uczniowie, generalnie Kościół. Stali się wszyscy ludzie. Widzicie, że taka potrzeba jest, a teraz wam wyjaśnimy, dlaczego to, co ma Kościół, pewnie tę potrzebę zaspokoi. Apologia bardzo powszechna, przez bardzo wiele autorów pisana literatura drugiego, trzeciego wieku. Dobrze, to mamy apostoła, mamy apologię. Oczywiście już pierwotne chrześcijaństwo w tym sensie już się kończy, ale mamy jeszcze końcówkę cesarstwa rzymskiego, gdzie ten styl myślenia rozwinął do ideału, do doskonałości. Święty Augustyn. Święty Augustyn był bardzo tym zainteresowany, żeby przedstawiać chrześcijaństwo jako coś. Właśnie, co to znaczy coś racjonalnego? Żeby tutaj nie ulec pewnemu błędowi. To nie chodzi o to, że chrześcijaństwo jest czymś, co ludzki umysł może opanować. Czy ludzki umysł panuje. No to ułożymy w jakieś syllogizmy, w jakieś dowodzenia i to jest chrześcijaństwo. Nie. Ja myślę, że tu podobieństwo, czy jakiś przykład może nam pomóc. Moglibyśmy powiedzieć, że małżeństwo jest czymś racjonalnym. Mamy tutaj małżonków, przedstawiamy się, prawda? Pary małżeńskie. W jakim sensie małżeństwo jest czymś racjonalnym? No, że możemy powiedzieć, że w człowieku, w mężczyźnie, w kobiecie jest takie miejsce, które jest gotowe dla miłości i że ta miłość najlepiej spełni się w ślubowaniu sobie wierności, a potem się spełni w mijających latach i w przyjściu na świat dzieci i wnuków. Dobrze, no to już to jest wszystko zgodne z naturą ludzką, z tą prawdziwą naturą, z tym, jak człowiek powinien postępować. Ale jak my to już wszystko opowiemy i wyjaśnimy, że małżeństwo jest czymś racjonalnym, to czy myśmy już wyczerpali dar małżeński dla ludzi? Nie. Bo darem małżeństwa to nie jest racjonalne wyjaśnienie instytucji małżeńskiej. Darem małżeństwa to jest ten oto mąż dla tej oto żony i ta oto żona dla tego oto męża, co znakomicie przewyższa wszystkie racjonalne wyjaśnienia i znakomicie transcenduje racjonalny namysł prawa małżeństwa. Chodzi tylko o to, że miłość tych dwojga, która trwa już 2 lata, 20 lat, 50 lat, że ona nie jest sprzeczna z rozumem. Ona jest zgodna z rozumem, chociaż oczywiście transcenduje, przewyższa ten rozum w sposób wielki, ogromny, wybitny. To w tym sensie mówimy też o racjonalności chrześcijaństwa. Nie mówimy o tym, że jak ktoś się nauczy, co z czego wynika, to jest dobrym chrześcijaninem. Mówimy, że jak ktoś się nauczy, co z czego wynika, to może być dobrym chrześcijaninem. Tak jak mogą być dobrym mężem, dobrą żoną pod jednym warunkiem, że wezmą ślubkę, a potem będą razem żyli. Podobnie można być dobrym chrześcijaninem pod jednym warunkiem, że jak mówi święty Paweł, będą zaślubieni z Chrystusem przez chrzest, no i potem będzie wspólne życie z Chrystusem. I to nie jest
nieracjonalne, nie jest sprzeczne z rozumem, jest racjonalne i jest zgodne z naturą człowieka. To mamy na myśli, mówiąc o racjonalności chrześcijaństwa. Augustyn, który pisał nawet w takiej bardzo osobistej książce pod tytułem Wyznania. Rzeczywiście dużo jest takich, no, pisze tu na przykład, słuchałem psalmów, jak śpiewali Mediolanie, i łzy mi płynęły, a te łzy spadały na serce, a moje serce było takie gorące, że te łzy parowały z mojego serca i ta para się wznosiła do oczu i te znowu z tych oczu do te łzy płynęły. O, więc takie rzeczy też są w wyznaniach. Bardzo takie emocjonalne. Ale w wyznaniach też są długie fragmenty o tym, jak matematyczna, geometryczna astronomia potwierdza Księgę Rodzaju. Właśnie. Więc jedno i drugie jest. August, Święty Tomasz. Święty Tomasz to już mistrz nad mistrzami w tej dziedzinie, szczególnie suma teologiczna, w której całe ogromne dzieło, ma bardzo dużo tomów, do wszystkich możliwych aspektów wiary, bo to jest suma, tak? Czyli wszystko, co się da. O Bogu, o człowieku, o radności, o Piśmie Świętym, o Świętym, no o wszystkim. Co się da z punktu widzenia chrześcijańskiego, ale jaka jest metoda? Metoda jest taka, jest jakiś fundament. Tym fundamentem jest to, co on nazywał filozofią, ale to raczej są takie dane, czy to przyrodnicze, czy właśnie humanistyczne. I zobaczcie, jak Chrystus swoją łaską znakomicie odpowiada na wszystkie potrzeby ludzkiej natury. To jest ta racjonalność. Zawsze oczywiście pamiętając, że dar Chrystusa znakomicie, czyli nieskończenie przewyższa to, co możemy logicznie udowodnić, czy wyjść przewyższa, ale tego nie burzy. To nie jest irracjonalne. To jest więcej niż rozum. Ale z rozumem zawsze jest zgodny. Święty Tomasz. Mamy też wiek 20, ponieważ obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, czyli rok 1918. Co tu mam? Kraków. Nakładem wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego. 1918 rok, apologetyka podręczna, obrona wiary katolickiej z odpowiedziami na zarzuty. 100 lat temu napisane w Galicji, bardzo aktualne. Ja myślę, że z wyjątkiem takich ekscentrycznych miejsc, gdzie się pisze ewolucja i ewolucji, to z wyjątkiem ekstrawagancji ortograficznych, książka jest bardzo aktualna. Bardzo. Co bardzo dobrze świadczy o ludziach, którzy ją pisali, ale to, że książki pisane sprzed 100 lat, apologetycy są dalej bardziej aktualne, to niekoniecznie dobrze świadczy o dzisiejszym stanie apologetyki, bo jednak 100 lat minęło. Wiek 20. Apologetyka podręczna. Obrona wiary katolickiej z odpowiedziami na zarzuty, gdzie są takie rozdziały, na przykład jak prawdziwa nauka prowadzi do Boga, albo teoria ewolucji i pochodzenie człowieka. No dobrze, to taka prezentacja z kilkoma punktami historycznymi, której celem było co? Pokazanie, że traktowanie chrześcijaństwa jako czegoś racjonalnego, już teraz w jednym sensie, przez analogię, małżeństwo czy rodzina są czymś racjonalnym w tym sensie. Że to jest traktowanie chrześcijaństwa jako czegoś racjonalnego, to cecha charakterystyczna Kościoła apostolskiego, święty Paweł, Kościoła pierwotnego, apologeci, Kościoła średniowiecznego, święty Tomasz i Kościoła nowożytnego, przykład sprzed 100 lat apologetyki. Ale do beczki miodu trzeba wrać troszkę dziegciu. Tak. Jest to jeden z produktów powstających przy destylacji smoły, jak mi się wydaje, w
właśnie nieco dziwią. Otóż na końcu, to tak, żeby dodać takiego impulsu dyskusyjnego, to przykład irracjonalności. Ja wiem, że wielu miałoby pokusę wyciągnąć teraz z rękawa jaki przykład charyzmatyczny. A ja myślę, że inni nie będą wyciągać przykłady charyzmatyczne. Proszę bardzo. To wyciągnijmy inny przykład. Otóż chciałbym zwrócić uwagę przez ten przykład, na razie nie będzie jeden, na istnienie irracjonalizmu i to jawnego, jawnego irracjonalizmu w akademickiej teologii. Myślę, że tu akurat teologia nie jest jedynym miejscem, gdzie panuje irracjonalizm. Myślę, że jest wiele dziedzin takich, szczególnie no, niematematyczno-fizycznych koniecznie, jakichś innych, w których zakrać się irracjonalizm, ale niestety teologia nie została pominięta przez tą plagę naszych czasów. To czas na przykład. Chodzi mi o teologię akademicką, czyli taką, za którą stoją profesorskie tytuły, taką, która mu się wykłada, którą trzeba zdać, żeby zdobyć dyplom, magistra, doktora. Taką, którą się publikuje w punktowanych artykułach i książkach wydawanych przez akademickie wydawnictwa. Jeden przykład. Przykład pochodzi z książki. Pani profesor Uta Ranke Heinemann. Ta pani zasłynęła między innymi dlatego, że była pierwszą kobietą w świecie, która uzyskała habilitację z teologii katolickiej. Jakieś przykłady innych doktoratów czy magistra w różnych krajach, bo różne pewnie na tym przykłady były wcześniej, ale żeby ktoś uzyskał habilitację z teologii katolickiej, to w Niemczech to 1969 rok po raz pierwszy pani Uta Ranke Heinemann była specjalistką z biblistyki. Czyli to jest katolicka profesor. Katolicka pani profesor uczyła, no skoro 69 rok, łatwo policzyć, że już pewnie lata jej akademickiej kariery dobiegły końca, ale uczyła w latach 70., 80., 90. Uczyła w Niemczech teologii, uczyła też duchownych, uczyła księży. Uczyła tych, którzy dzisiaj uczą. No dobrze, to już po odmalowaniu jej właśnie jej wagi czy roli. Teraz czas na przykład. To jest cytat. Mam tu cytat. To jest biblistka. Czyli ta osoba, od której teologowie i duszpasterze uczą się, jak rozumieć Biblię. I to jest katolicka biblistka. Cytat. Wiemy niewiele o Jezusie. Nie wiemy, kiedy i gdzie się urodził. Nie wiemy, kiedy zmarł. Jest człowiekiem pozbawionym biografii. Na dobrą sprawę nie wiemy wiele ponad to, że się urodził, że istnieli ludzie, którzy mu towarzyszyli jako uczniowie i że na krzyżu został stracony. Wiemy niewiele o Jezusie. Ale jeśli pójdziemy jego śladami, odczujemy, że poszukiwał Boga i że go znalazł. Kropka. A teraz się przyjrzyjmy tym zdaniom z no, jakimś postulatem rozumności czy racjonalności. Jest możliwe, myślę, że to jest nieprawda, ale że to jest fałszywe twierdzenie, ale jest możliwe, że ktoś będzie twierdził, jak myślę, fałszywie, ale może ktoś rzeczywiście twierdzić, że o Jezusie wiemy tylko tyle, że się urodził, że miał uczniów i że umarł na krzyżu. To jest możliwe, że ktoś tak twierdzi. Pewnie nie ma racji, ale no niech sobie twierdzi.
do Damas. To też jest możliwe. W kościele był ludzie, tak mówię, żeby iść do Jezusa. Ale czy jest możliwe, żeby głosić na nas jedno i drugie? Czyli z jednej strony mamy człowieka, o którym wiemy to i tylko to, że się urodził, że miłością i że umarł na krzyżu. I jednocześnie chcemy, żeby miliony ludzi za nim szły. Czy to jest racjonalne połączenie tych dwóch tez, tych dwóch wymagań? To się wydaje w najwyższym stopniu irracjonalne. Dlaczego? Bo z dwóch powodów. Po pierwsze, jaki jest powód, żeby iść za człowiekiem, o którym wiemy tylko tyle? Czy prawdę mówiąc? Kiedy było powstanie Spartakusa? Nie pamiętam dokładnie daty, może ktoś... Bo tak dokładnie nie pamiętam. Pierwszy chyba. Pierwszy, chyba 46. Coś takiego. W czasie powstania Spartakusa krzyżowano prawdopodobnie około 70 tysięcy ludzi wzdłuż jednej drogi. Nie, to było około 70 przed naszą erą. Przed. Właśnie. To akurat jest mało istotne. Ważne jest, że z grubsza w czasach, o których mówimy, 70 przed Jezusem, ukrzyżowano około 70 tysięcy ludzi wzdłuż jednej drogi jako rodzaj kary na powstańców. Bo tu mamy 70 tysięcy ludzi, którzy urodzili się, zostali ukrzyżowani, no i byli uczniami jednej drugi, w tym Spartakus, to jest cała hierarchia dowódców. To czym Pan Jezus się różni w tym opisie od nich? Jaki jest w ogóle powód, żeby za nim iść? Czy to jest racjonalne? Nie. To jest właśnie irracjonalne. Po drugie, co może znaczyć pójść za Panem Jezusem, jeśli On jest człowiekiem bez biografii i wiemy o Nim tylko tyle, że się urodził, że miał uczniów, ale nie wiem, czy oczywiście czego ich uczył, i że umarł na krzyżu. Co by to znaczyło pójść za Nim? Naśladować, prawda? No, naśladować tym, że się narodził, no to raczej no każdy, kto żyje, by się narodził. To na czym mogłoby polegać naśladowanie? Żeby mieć uczniów, ale czego ich uczyć? Geografii? Fotografii? Nie wiem, czego ich uczył. No można by jeszcze naśladować w tym, żeby umrzeć na krzyżu, ale to chyba... O, to jest przykład tego, co nazywam akademickim irracjonalizmem. To jest irracjonalizm publikowany, głoszony i opieczętowany profesorskim tytułem i przekazywany z pokolenia na pokolenie, w drugim, o drugim czy trzecim pokoleniu, w tej sukcesji akademickiej teorii. Ten przykład akurat nie pochodzi ze środowiska charyzmatycznego, pochodzi ze środowiska akademickiego. Mam więcej takich przykładów, ale to może na jutro. Ten niech nam na dzisiaj wystarczy, żeby sobie uzmysłowić potrzebę tematu racjonalizmu i potrzebę tematu irracjonalizmu. Okazuje się, że mamy całe środowisko bardzo poważnych i bardzo utytułowanych ludzi, którzy nie odczuwają potrzeby logiki, spójności, racjonalności, na których teologia jest mówieniem rzeczy, które mogą być niespójne, irracjonalne i nielogiczne. I to i tak jest dobra teologia i nie przeszkadza w niczym w uzyskiwaniu tytułów akademickich i oczywiście w uzyskiwaniu uprawnień do uczenia takiej teologii. Ten ostatni przykład był po to, żeby zobaczyć, że to nie jest tak, że racjonalność jest czymś, co towarzyszy chrześcijaństwu od zawsze, zawsze wszędzie, tylko jest czymś, co bywa zagrożone. A jeśli bywa zagrożone, to środowiska, które sobie apologia nie cenią i które chcą w tej dziedzinie działać, są na wyraz potrzebne także dzisiaj.
Cieszę się też za to taką pierwszą próbę jakby rozbrojenia bomby. A, taki skrypt jakiś był. Otóż myślę, że sprawa jest poważniejsza. Znacznie poważniejsza niż pytanie swoich bohaterów i spychanie problemu do takiej jakiejś sfery jakichś kontrowersyjnych skryptów. Myślę, że nie. No, miałoby nie być więcej przykładów, ale jakby zachęcałem do tych pytań, do dyskutowania, to podam jeszcze jeden, na szczęście troszkę krótszy. To jest przykład z książki, która nazywa się Katolicki komentarz biblijny. Katolicki komentarz biblijny to jest tłumaczenie amerykańskiego komentarza. To się nazywa Jerome Commentary, czyli komentarz świętego Hieronima. Myśl jest taka, tak jak w starożytności mieliśmy najwspanialszego ojca kościoła, który jak nikt inny w tamtych czasach, właśnie na przełomie IV-V wieku, jak nikt inny komentował Pismo Święte, tak dzisiaj w naszych czasach po raz drugi w historii Kościoła, tak jak wtedy Hieronim, tak teraz powstał taki wspaniały komentarz i dlatego jest on komentarzem hieronimowym w naszych czasach. To się nazywa Katolicki komentarz biblijny, co do innych matów, bo oczywiście nie ważne. Że ma. I jest używany oczywiście jako podręcznik. Myślę, że troszkę z taką intencją, bo amerykański. A my tutaj tylko pomoc finansowego. Może to trochę taką intencją, żeby powstawała. Raz zdaje się, że to wstępu. Jest tam kilka wstępów, które są pęcznieniem od zachwytów nad doskonałością tego komentarza. A teraz jest na przykład. To nam potrzeba nam skupienia na trzy zdania. Ambitną próbą feministycznej krytyki Nowego Testamentu było z tytułu książki Memory of Her pani Schuster Fiorenza, posługując się hermeneutyką podejrzeń, zrekonstruowała ona egalitarny ruch Jezusa, który istniał przed wprowadzeniem opresyjnych hierarchii męskich. Jest teraz, mogła to troszkę umknąć, jest taki teraz tylko te punkty. Że jest pewna pani, nie musi się zdać nazwiska, ale będzie szósta Fiorenza, która dokonała takiej analizy Nowego Testamentu. To była analiza historyczna, czyli starała się zrekonstruować na podstawie tekstu Nowego Testamentu, co faktycznie się działo. I w tej katolickim komentarzu biblijnym czytamy, że udało się to zrekonstruować. Egalitarny ruch Jezusa, który istniał przed wprowadzeniem opresyjnych hierarchii męskich. Kropka, a po kropce to ostatnie zdanie. Istnieje jednak rzecz dyskusyjna, czy takie chrześcijaństwo w ogóle istniało. No właśnie. Rozumiem ten nasz wybuch śmiechu, czy jak jest takiego konsternacji. No, to jest akademicka teologia. Akademicka. Czyli taka, która jest wykładana, tłumaczona, reprodukowana, z której zdaje się egzaminy. I w której profesor pisze. Tej pani udało się zrekonstruować stan chrześcijaństwa, który istniał za czasów Jezusa. Jednak chyba takie chrześcijaństwo nie istniało. No, jakie określenie pasowałoby nam na opisanie tego typu prezentacji teologicznej? Co to jest? Dwójmyślenie. Dwójmyślenie.
Właśnie. Czyli na czym polega ta dwoistość? To, że przeczytałem, to są dosłowne cytaty. Na czym polega ta dwoistość? Czyli... Że to nie musi się ze sobą spinać w ogóle. Że to się nie musi spinać. Że te rzeczy są, te dwa zdania są sprzeczne. Ale autorowi to nie przeszkadza. Mało. Nie tylko pierwotnemu autorowi to nie przeszkadza. Jest dzieło zbiorowe. Innym też to nie przeszkadzało. Mało. Dzieło jest przetłumaczone na polski. Tłumaczowi też nie przeszkadzało. Mało. On ma recenzje naukowe. Tym recenzjom też to nie przeszkadzało. Ja chyba jestem jedynym, którego to przeszkadza. Ja się utytułowany chyba. Ja się jeszcze nie spotkałem z nikim, kto by powiedział, że jemu to przeszkadza. Ludzie to po prostu czytają. Ludzie. My to mówimy o podręczniku akademickim. To nie jest powieść. No to jest argument autorytetu, bo jeżeli ma klimat, jeżeli jest dane w szacownym wydawnictwie i to jest szacowne tłumaczenie podobno szacownego dzieła, to no, nie każdy się takiemu autorytetowi jest w stanie w ogóle pomyśleć, że ten autorytet się myli, albo jak się powiedział chyba ojciec Buchański, to jest właściwe słowo, że to jest bełko po prostu, tak? Czyli coś, co w zasadzie nie niesie treść. Mamy na szczęście w polskiej tradycji jaką pomoc w takich sytuacjach. Ustanowiła kiedyś w polskiej historii medal pod nazwą Sanctae Auxilia, co ma znaczyć, każde jest skomplikowane, nie słowo łacińskie, dlatego po polsku trzeba je rozwinąć. To ma znaczyć temu, który ośmielił się, wiedzieć. Sapere auso. Temu, który ośmielił się być mądrym. Ja nie mówię o wiedzy czy mądrości, do której potrzeba długich studiów, długich badań, do której potrzeba specjalistycznej wiedzy. Ja mówię o mądrości, która polega na tym, że jak widzimy dwa zdania, które są sprzeczne, to myślimy, że oba nie mogą być prawdziwe. Tylko tyle. Tu nie chodzi o to, żebyśmy byli lepszymi znawcami kultury greckiej, Cezarei Nadmorskiej w latach 40. pierwszego wieku niż się uważa. Chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, że jak ktoś pisze, taki stan chrześcijaństwa istniał. Ale on raczej nie istniał. Żebyśmy zobaczyli z taką wiedzą, jaką mamy, że to są rzeczy nieludzkie, że to są rzeczy irracjonalne. I żebyśmy obrócili w sobie wtedy postawę jaką? Sapere auso. Ośmielić się być w tym sensie mądrym. Żeby widzieć, że jak coś jest nielogiczne, to jest nielogiczne. Nie może być jednocześnie A i nie A. Co było do okazania A. Zależy, do czego wystarczy? Do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Wystarczy być dobrym człowiekiem. I to wyraźnie pisze się Paweł. W liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym, cytuję, pisze tak. Nie ci, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają. Bo gdy poganie
którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, sami dla siebie są prawem i wykazują, że treść prawa wypisana jest w ich sercach. Święty Paweł wyraźnie napisał, że żeby być dobrym człowiekiem, wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie trzeba być ani wyznawcą judaizmu, ani nie trzeba być chrześcijaninem. To wyraźnie napisał. Myślę, że to też jest jedno z takich zdań, o których rzadko się pamięta. Tak wyraźnie napisał. Wielki apologeta, bardzo też gorliwy chrześcijanin, Louis, ujął to w ostatnim tomie opowieści z Narni. Jak ktoś ma dzieci, może jego dzieci czytał opowieści z Narni i może tam podczytywał ukradkiem, żeby dzieci nie widziały, że on też czyta takie bajki, takie opowieści. W ostatnim tomie opowieści z Narni z jego dochodzi do takiej eschatologicznej walki prawdziwego Boga, stwórcy Aslana, z demonem Taszem. Dochodzi do tej eschatologicznej walki, jest koniec świata, no więc się rzeczy. Ludzie przemieszczają się z życia na ziemi, przemieszczają się za świat. Jeden z wyznawców demonicznego Tasza, czyli bałwanów, staje twarzą w twarz Aslana. No i mówi mu szczerze, że ja byłem wyznawcą Tasza, ja byłem wychowany. Dostałem się robić to, co uważałem za słuszne. Zawsze myślałem, że to robię dla tego Tasza. Teraz widzę, że to nie może jakiś demon. I Aslan mu odpowiada. Jeżeli zrobiłeś coś dobrego, to nie zrobiłeś tego dla Tasza, bo to jest zły demon. Jeżeli zrobiłeś cokolwiek dobrego, to zrobiłeś to, mówi Aslan, dla mnie. A jeżeli zrobiłeś coś złego, to nie robiłeś tego dla mnie, nawet jeżeli tak mówiłeś. To robiłeś dla Tasza, nawet jak mówiłeś, że robiłeś to dla Aslana. To jest ujęte w formie takiej właśnie znanej. To oczywiście święty Paweł w sposób troszkę bardziej uporządkowany pisze w liście do Rzymian. Chyba, że pytanie brzmi, czy żeby być chrześcijaninem wystarczy być dobrym człowiekiem. To nie. Żeby być chrześcijaninem, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Trzeba być chrześcijaninem, żeby być chrześcijaninem. Tu się kryje jeszcze jeden rozpowszechniony dzisiaj zabobon. To niestety rozpowszechniony. Bo dzisiaj się znęcamy nad akademicką teologią. Kłoszczenie. Znaczy nie całkiem, tylko tak po kątach kłoszczenie. Tam się ukryły zabobony. Otóż upowszechnił się też w ostatnich dziesięcioleciach zabobon, w którym się mówi, że wszyscy ludzie dobrej woli są chrześcijanami tylko anonimowymi. Że powiedzmy, ktoś jest ateistą, ale on tak naprawdę jest chrześcijaninem, bo on jest dobry. Albo ktoś jest, powiedzmy, buddystą, ale tak naprawdę to jest chrześcijaninem, bo on jest dobry. No to jest podwójny zabobon. Po pierwsze, jest jakaś wybitna arogancja, że jakiemuś buddyście, który nie chce być chrześcijaninem, a chce być buddystą. Mówimy, a jesteś chrześcijaninem, to pan jest dobry. To zakładamy, że nie można być dobrym człowiekiem, nie wiem, miłym, sympatycznym, zrozumiałym, pomocnym, nie będąc chrześcijaninem. Znaczy, pisze nam święty Paweł, że można być. Prawdę mówiąc, Pan Jezus też to mówi w Ewangeliach, podając regularnie za przykład dobrych ludzi, kogo? Samarytan. No Samarytanie byli tymi, którzy mieli inną wiarę, to nie mieli wyznawcy judaizmu. Akurat ich podaje za przykład dobrych ludzi. Natomiast, kiedy święty Paweł już zostawia za sobą pierwszy i drugi rozdział i przechodzi do dobrej nowiny, to mówi, żeby być dobrym człowiekiem, to wystarczy być dobrym człowiekiem. Ale żeby dojść do spełnienia życia, do którego powołał nas Bóg i do którego nas stworzył, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie wystarczy. Trzeba mieć relację z Bogiem. Trzeba zostać obdarzonym łaską i przyjąć tą łaskę. Łaskę, która uświęci całe dobro w dobrym człowieku i która wypali całe zło w złym człowieku. A ponieważ wszyscy bywamy
pole pomieszania dobra i zła, to każdy wie z doświadczenia, więc kiedy Pan Jezus przychodzi ze swoją łaską do człowieka, to co było w nim dobrego, uświęci. Łaska buduje na naturze, na to, co było ze zła, to wybrał. Właśnie, więc myślę, że często takie hasło, wystarczy być dobrym człowiekiem, ono płynie troszkę strasznie inny, bo źle prezentuje to chrześcijaństwo. Tak jakby celem chrześcijaństwa był głównie cel moralny. Tymczasem Pan Bóg chce mieć więcej niż dobrych ludzi. Gdybyśmy zapytali żonę, jedną z obecnych tutaj, tam żyją małżeństwo, czy ona chce, żeby jej mąż Marek był dobrym człowiekiem? Nie, ona chce, bo mówi jej mężę, a nie, żeby był dobrym człowiekiem. Znaczy, żeby był dobrym człowiekiem, też oczywiście, ale to jest za mało. Ona chce, żeby był dobrym człowiekiem, ale przede wszystkim, żeby jej mężę. To o tym pisze Święty Paweł. Zaślubiłem was Chrystusowi, jak czystą dziewicę, bo Chrystus chce mieć uczniów, chce mieć tych, z którymi jest złączony przez wiarę, przez chrzest. Chce mieć dzieci Boże, rodzinę Bożą, a nie tylko dobrych ludzi. Dlatego chrześcijaństwo, tak jak nam prezentuje Święty Paweł, to jest o wiele więcej niż społeczność dobrych ludzi. Znaczy, bardzo cenimy sobie dobrych ludzi i jesteśmy bardzo wdzięczni, ale Pan Jezus przyszedł zebrać rozproszone dzieci Boże w jedną rodzinę. A to się dzieje przez chrzest, wiarę, uczestnictwo w życiu Kościoła. To jest zupełnie inny poziom problemu, zupełnie inna kategoria. Dlatego zawsze powtórzyć, żeby nikt nie miał wątpliwości. Jest bardzo dobrze być dobrym człowiekiem. Jak ludzie są dobrzy, to jest tyle, jak są źli. I bardzo jesteśmy wdzięczni różnym dobrym ludziom, ale cel, który przyszedł Pan Jezus na świat, jest nieskończenie większy. Nieskończenie. Żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, żeby uczynić dzieci Boże wszystkim tym, którzy przyjęli Słowo, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To tak by trzeba do tego podejść i od razu widać, jak my sami czasami tak w naszym mówieniu czy zachowaniu spłycamy problem, prawda? Chrześcijaństwo do moralności. Moralność jest bardzo ważną częścią, jedną z wielu części chrześcijaństwa, ale nie jest przecież całością. Tak jak bycie dobrym człowiekiem jest ważną, no, ważnym elementem rodziny. Ale to nie wyczerpuje rodziny, że ludzie są dobrzy. Rodzina powstaje wtedy, jak mąż i żona biorą ślub, jak mają dzieci, powstają fakty budowania rodziny. I to jest cel chrześcijaństwa, żeby powstawała rodzina Boża. Żeby ludzie przez chrzest byli włączani do rodziny. A jak przy tym są dobrzy, no to oczywiście polepiej niż jak coś. Właśnie, więc czas jeszcze pewnie na tym.